Cześć! Dzisiaj o tym, co Iga Świątek mówiła po niepowodzeniu z Jessicą Pegulą w turnieju US Open, o tym, co dalej z polską tenisistką i o finale turnieju pań w Nowym Jorku, kto zagra właśnie w meczu o tytuł. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od wypowiedzi Igi Świątek z konferencji prasowej i wywiadu, jakiego udzieliła stacji Eurosport. Na konferencji Iga zaczęła od takich słów. Nigdy nie jest łatwo rywalizować z Jessicą Pegulą. Piłka od niej jest trudna, bo dość płaska i leci nisko, ale nie powiedziałabym, że wiele Jessica zmieniła w grze, bo niemożliwa była zmiana stylu. Z pewnością była bardziej solidna ode mnie i zrobiła znacznie mniej błędów, a w związku z tym wywierała presję na mnie. Jestem zwykle w stanie poradzić sobie z tym, ale dziś zbyt wiele razy się myliłam. No więc dość trzeźwa ocena. Niestety Iga przyznała, że no właśnie zbyt wiele błędów, ma tego świadomość, ale jak dodała w rozmowie z Eurosportem, błędy nie do końca wiem, z czego wynikały. Gorzej serwowałam, zrobiłam wszystko tak samo się przygotowywałam, miałam takie samo nastawienie. Może niektóre błędy wynikały z tego, że Jessica była bardziej solidna i popełniała ich mniej niż zawodniczki w poprzednich rundach. Naciskała wtedy, gdy powinna to robić. Zazwyczaj mam narzędzia do tego, żeby się obronić. Dzisiaj nie znalazłam dobrego rozwiązania. To powtarza nasza tenisistka. Z meczu na mecz tutaj czułam się coraz solidniej. Dzisiaj trochę się posypało. Nie wiem dlaczego, muszę porozmawiać z trenerem, przeanalizować, powiedzieć, jakie miałam odczucia. Niby teoretycznie wiedziałam, co zrobić, ale gorzej było z wykonaniem. I jeszcze ponownie wypowiedź z konferencji prasowej Igi Świątek. Z jednej strony powtarzałam sobie, że wciąż jestem w stanie dobrze zagrać z głębi kortu i że w wielu turniejach nie serwowałam najlepiej, a mimo to byłam w stanie wygrać. Ale prawdopodobnie nie znalazłam właściwego rozwiązania, to ponownie się powtarza to sformułowanie, bo nie byłam w stanie nałożyć presji moim podaniem. Poza tym nie byłam na tyle regularna z głębi kortu, by sobie pomóc. Nie wygrywasz, jeśli popełniasz tyle błędów. To moja wina. Iga zdecydowanie, jak widać, bierze winę na siebie. No, nikt ją nie zapytał tak wprost, czy jak było z planem B, bo na pewno był na ten mecz, czy ona była w stanie wysłuchać niektórych rad, które nawet w telewizji było, można było zaobserwować ze strony Tomasza Wiktorowskiego, gdy mówił Izę, żeby grać więcej na backhand Peguli, a to nie do końca czasami się udawało wprowadzić w życie. Ale tak generalnie jak patrzę na występ naszej tenisistki z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale i na te wszystkie wypowiedzi, to wydaje mi się, że w tym momencie szalenie trudno jest dotrzeć do źródła niepowodzenia z Amerykanką w ćwierćfinale. Zbyt mało turniejów przed US Open, tylko w Cincinnati zagrała, przypomnijmy. Może. Wysoka forma rywalki? Na pewno. Ale czy tylko to? Brak przełożenia planu B właśnie na kort, czyli no realizowania innych założeń, brak urozmaiconej gry, brak możliwości zagrania czasem slajsa, pójścia do siatki, co Iga przecież potrafi, czy nawet podniesienia trochę piłki, nie trzeba czasami nie wiadomo jakich rozwiązań wprowadzać na korcie, tylko zagrać trochę spokojniej. Czasem wystarczy nawet podnieść piłkę, tak jak Qin Wenzhen w półfinale Igrzysk Olimpijskich z Igą Świątek na kortach Roland Garros. Tego tutaj też zabrakło, zmiany właśnie rytmu gry. Rywalki na pewno nie boją się Igi tak na kortach twardych jak na ziemi, to co do tego nie miejmy wątpliwości, zwłaszcza po 2022 roku, gdy wtedy wszystkie się obawiały w każdych warunkach Igi, to teraz nie działa, może będzie działać w przyszłości, ale nie jest to ten moment. Czy sztab jest do wymiany, czy może do wzmocnienia jakimś ekspertem, który z zewnątrz by doszedł i nawet nieregularnie, ale doradzał, czy Iga jest zwyczajnie przemęczona? No, na ten moment uważam, że najbardziej sprawiedliwa odpowiedź brzmi nie wiem, bo nie ma co na siłę udawać, że znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania. Zbyt mało jest jeszcze danych, sama Iga nie jest w stanie tego do końca wytłumaczyć i łatwo stawiać proste diagnozy typu wszyscy są do zwolnienia, to nie zadziałało, tamto, zbyt mało turniejów, po prostu nie realizuje planu sztabu, ale tak naprawdę na ten moment to musimy poczekać. Co do zmęczenia, no to jeden z przedstawicieli dziennikarzy na konferencji prasowej zapytał właśnie Igę, czy nie chciałaby wziąć jakiejś dłuższej przerwy, by odpowiednio odpocząć.
Nie sądzę, by to miało sens. Jeśli wypada z turu, to dość ciężko potem wrócić, powiedziała Iga. Potem jeszcze dodała, dlaczego nie chce robić sobie dłuższej przerwy. Mogłoby być nieco łatwiej, ale trzymam się swojego harmonogramu. Odnosząc się do tego tematu, miałam na myśli wyłącznie turnieje obowiązkowe, czyli głównie WTA 1000 przede wszystkim, których dotyczą określone zasady. Jestem gotowa grać do listopada, o ile nie nabawię się kontuzji. No w tym momencie Iga jest zdrowa. Zgłosiła się do turnieju w Seulu rangi WTA 500, który rusza 16 września, ale wątpię, żeby w tych zawodach wystąpiła. Potem najprawdopodobniej zagra w Chinach w turniejach rangi WTA 1000, czyli w Pekinie 25 września, 6 października i w Wuhan 7-13 października. To też potwierdzają słowa naszej tenisistki wypowiedziane tuż po ćwierćfinale US Open, gdy mówiła: wrócę do Polski, a potem mamy China Swing, czyli właśnie te dwa turnieje chińskie najwyższej rangi WTA. Po Wuhan część zawodniczek wystąpi w mniejszych imprezach rangi WTA 250 w Azji, w Ameryce Południowej, a 8 najlepszych tenisistek, wiadomo, że Iga znajdzie się w tym gronie, będzie się szykować do imprezy WTA 1000 w Riyadzie 2-9 listopada i jeszcze później po turnieju mistrzyń finały Billie Jean King Cup 13-20 listopada w Hiszpanii. No, zobaczymy, czy Iga zagra dla reprezentacji. Z jednej strony to byłaby już trzecia historia, gdy Polki są w finale tych rozgrywek, a Iga nie występuje, no, ale z drugiej strony nie byłbym specjalnie zdziwiony, gdyby ponownie musiała odmówić kadrze, bo jest przemęczona. W tym momencie zagrała już 67 spotkań w sezonie 2024. Dla porównania w ubiegłym roku tych pojedynków było 79, a w 2022 76. No, bardzo możliwe, że zbliży się do tej granicy. W tej chwili ma bilans 59-8, w zeszłym roku to było 68-11, a dwa lata temu 67-9. Generalnie Iga cierpi na to, na co najwięksi tenisiści, czyli jeśli jesteś zdrowy, to im więcej wygrywasz, tym grasz więcej. Sukcesy są także przekleństwem, bo zachodzisz do jak najwyższych rund, no i to zmęczenie się tylko potęguje, kumuluje. Zmęczenie się kumuluje, a zauważyłem, że na przykład gdy inne wielkie gwiazdy z poprzednich lat, Serena Williams czy Maria Sharapova, miały te 23 lata, jak dziś Iga Świątek, to Amerykanka zagrała wtedy w sezonie 2004 w 12 turniejach, a Maria Sharapova w 2010 roku, mając 23 lata, w 13 zawodach. Z kolei Iga w tej chwili po US Open wystąpiła już w 15 imprezach w sezonie 2024 i to nie jest koniec, prawdopodobnie tych startów będzie 18, czyli Pekin, Wuhan i WTA Finals. Chociaż no ja rzucam takie pytanie, czy może Idze przydałby się jednak dłuższy odpoczynek? Może do końca sezonu, może nie warto grać w Chinach, a nawet w turnieju mistrzyń tylko się bardziej zregenerować fizycznie, mentalnie, może być wykończona po trudnym sezonie, po kolejnym trudnym sezonie, bo to nagromadzenie przecież nie znika wysiłku, no i także po Igrzyskach Olimpijskich. Tym bardziej, że no, tenis wygląda też dzisiaj inaczej niż przed laty. Adam Romer z magazynu Tennis Club, gdy rozmawiałem z nim właśnie na kanale Program Tenisowy niedawno, mówił: przed pandemią tenisistki miały mniej obowiązkowych startów. WTA idzie w złym, niezbyt mądrym kierunku. To jest przeciwskuteczne, bo rywalizacja na najwyższym poziomie jest dziś dużo bardziej wymagająca niż 15-20 lat temu. Chodzi o to, że tenisistki z granic między na przykład 30 a 100 światowego rankingu przed laty nie prezentowały aż tak wysokiego poziomu jak dziś. Ten średni poziom jest naprawdę bardzo wysoki, no i w efekcie naprawdę trzeba dużo dać z siebie, będąc tą najlepszą tenisistką, czy jedną z najlepszych, żeby pokonywać kolejne przeciwniczki. Serena, gdy grała w pierwszych, drugich rundach Wielkiego Szlema przed laty, no to naprawdę czasami trafiała na zawodniczki dużo, dużo słabsze, jeśli chodzi o potencjał. W finale tegorocznego US Open wiemy już, kto zagra, czyli Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. To będzie powtórka niedawnego finału z Cincinnati, gdzie Białorusinka była lepsza. Aryna pokonała w półfinale Emmę Navarro 6-3, 7-6. To i tak wielki sukces dla Amerykanki. Pierwszy półfinał w singlu w karierze, jeśli chodzi o Wielki Szlem. Aryna obroni punkty, to już jest duży sukces, bo znów dojdzie do finału.
w Nowym Jorku i jestem ciekaw, jak sobie tym razem poradzi właśnie w meczu o tytuł US Open. Świetny powrót do gry dla niej, no ale właśnie powrót, bo przecież odpoczywała, nie grała na Wimbledonie, potem na Igrzyskach, wróciła dopiero w Waszyngtonie w czasie Igrzysk, ale już kilka dni po rozpoczęciu zawodów olimpijskich. No widać, że troszeczkę ta przerwa jej pomogła, świetnie jest dysponowana, no i też trzeba oddać jej, że gra w bardziej urozmaicony sposób. Więcej jest slajsa, więcej gry przy siatce. Jessica Pegula z kolei podniosła się w półfinale w meczu z Karoliną Muchową, która to Czeszka prowadziła 6-1, 2-0 i breakpoint na 3-0. Pegula wygrała 1-6, 6-4, 6-2. Wielkie brawa za walkę do końca. Dla Muchowej to i tak świetny występ. Obroniła punkty za zeszłoroczny półfinał US Open. No, groziło jej nawet wypadnięcie z top 200 rankingu. Widać, że gdy Karolina po prostu jest zdrowa, no to będzie w gronie najlepszych tenisistek świata. Co do Peguli, to poszła za ciosem, nie tylko pierwszy półfinał w karierze po wygranej nad Igą, ale także teraz pierwszy finał wielkoszlemowy w grze pojedynczej dziełem właśnie Jessiki Peguli. Jak będzie w meczu decydującym o tytule, trudno mi powiedzieć. Z jednej strony oczywiście Arena jest chyba minimalną faworytką, ale z drugiej strony no Pegula na pewno nie ma nic do stracenia. Pierwszy raz zagra o tak wielki sukces, jest podbudowana zwycięstwem nad Igą, teraz nad Muchową, gdy odrobiła straty, no ale z drugiej strony no nie ma tego doświadczenia w wielkoszlemowym finale i to może jej jakoś tam ciążyć i ją trochę ograniczać, może presja ją może zjeść, bo no Arena jednak wie, jak się odnaleźć w takich warunkach, a Pegula nie do końca, a tenisiści często podkreślają, że występ w finale wielkiego szlema to jest zupełnie inny rodzaj wyzwania w tenisie. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na słowa Igi Świątek po US Open. Czy uważacie, że Polka powinna sobie zrobić trochę dłuższą przerwę po turnieju nowojorskim, grać w Chinach, a może nie, wystąpić dla reprezentacji, czy niekoniecznie, czy wrócić do gry, może nawet na początku dopiero przyszłego sezonu. Kto waszym zdaniem okaże się najlepszy w finale kobiecego turnieju nowojorskiego, czyli Sabalenka czy Pegula? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.